Wciąż nie rozumiecie, kto ludzką ciekawość wytępił na tym świecie. Naturalny dla wolnych ludzi pęd do wiedzy, by żyli w tej niewiedzy. Dokonali tego, zarządzając strachem. Innowierce nazwali patałachem, wszelką wiedzę herezjami. Zakazali jej, grożąc barbarzyńskimi karami. Apostołowie analfabeci niczego nie napisali. O soborze nicyjskim współczesną wersję wam dali. Świętą inkwizycję zafundowali. Więc krok po kroku wyjdźcie z tego amoku. Z krzyżykiem w ręku świat opanowali. Tam, gdzie rady nie dawali, klątwy rzucali. Różne były atrakcje. Palenie na stosie, okrutne były akcje. W oleju gotowanie, w imadle kończyn zgniatanie. Kołem łamanie i oczu żelazem wypalanie. To nie chrześcijanie Biblię stworzyli. Potwornie was ogłupili. To Biblia chrześcijan stworzyła, bogobojnych morderców zrodziła, w imię tak narzuconego Boga ludzi krzywdziła. Święte wojny, krucjaty, trudne dziś dla wielu tematy. Majątki pomordowanych przejmowali, tytuły szlacheckie sobie nadawali, akty własności fabrykowali, morderców książąt świętymi ogłaszali. Jezuici zawsze obstawiali dwie walczące strony. Zrozum człowieku, jak jesteś zniewolony. Zamęt wzniecają, wszystkim broń rozdają, o końcu konfliktu decydują i rozstrzygają. Rzekomy pokój ogłaszają. Chyba cię to nie zaskoczy, że nikt im nie podskoczy. Największe wszechczasów korporacje i tajne organizacje, kontrolowane przez tą frakcję, prawo admiralicji morskiej skonstruowali. Populację sobie podporządkowali. Prawo użytkowania tylko dostałeś, prawdziwej historii nigdy nie poznałeś. Nauka i tytuły do nich należą. Kiedyś żywi ludzie się z tym zmierzą. Ci, co w prawdę uwierzą, będą mieli szansę odzyskać życie, o ile na ich jurysdykcję zgody nie wyrazicie. Chochoła maskę odrzucicie. Jednostka tu nic nie zdziała, musi być świadomych armia cała. Osobą, nad którą władzę mają, nie jesteście, a żywym człowiekiem w tym wielkim teście.